morza. I gdy czerwony kapturek już miała pocałować żabę, czyli księcia, za drzew z wielkim krzykiem wpadła. Stać! Mikrofon! I żeby już nie tracić czasu, krzycząca księżniczka szybko pocałowała żabę. Zresztą ciebie też jakiś książkę powinien pocałować. Niewychowana smarkula. I tak czerwony kapturek ruszyła dalej. Wtem natknęła się na pięknego księcia. Cześć, książę. Cześć. Jestem czerwony kapturek. A ja jestem piękny książę. I jaki skromny. Miło mi cię poznać, piękny książę. Właśnie cię szukam. Nie? A po co? No bo ja właśnie szukam chłopaka. Nawet ładna. No i co, chciałabyś ze mną chodzić? No! Tylko widzisz, że już mam dziewczynę, właśnie do niej idę. Chodź, opowiem ci o niej. I książę zaczął opowiadać o swojej pięknej dziewczynie, która była najpiękniejsza na świecie, co to bardzo wkurzało jej macochę. I kiedy tak sobie rozprawiali, zza drzew wpadł krasnal z dziewczyną owego księcia, której na imię było Śnieżka. Pokazał księciu martwą Śnieżkę, na co to piękne książę zamił się łzami. Och, co ja pocznę? Tak, wystarczy ją pocałować. Serio? A skąd to wiesz? Chyba w jakiejś filmie widziałam. Poza tym, to tak jak jest, chcesz rozczarować, musisz pocałować. No ja też, ja nie jestem zaczarowana. I nikt nie chce mnie pocałować. I książę pocałował Śnieżkę, na co ona obudziła się, rozejrzała dookoła i powiedziała. O książę, uratowałeś mi życie. Teraz możesz się ze mną ożenić. W tym momencie Śnieżka ujrzała kapturka. A to co za jedna? Jestem czerwony kapturek i wiem. Muszę porównać własnego księcia, bo ten jest zajęty. Ja to mam pecha. I czerwony kapturek ruszyła dalej, a książę i Śnieżka żyli długo i szczęśliwie, ale miejsce z tym, nie o nich tu chodzi. I tak czerwony kapturek wędrował po lesie, który był zresztą zaczarowanym lasem, bo rosło w nim zaczarowane drzewa. Jesteśmy zaczarowane drzewa. Co my takiego robimy? Właściwie to nic, tylko gadać umiemy i dekorację trzymamy. Aha! I wtedy zaczarowany drzewo padł straszny smok i rzucił się prosto na czerwonego kapturka.